są ludzie starej daty, którzy nie lubią elektroniki, nie lubią się nagrywać takich rzeczy, co jak ktoś chce być dobrym mówcą, to powinien się nagrać. Jak siebie posłucha, na siebie się popatrzy, to wtedy będzie mógł zrobić postępy, a tak to... Na przykład Mareczek, on nie lubi siebie nagrywać. W internecie to tylko są jego palce, boi się pokazać. No palce, bo raz nagrywał na kamerze, to tylko są jego palce, no. No to ale to jest warunek, jak ktoś chce pięknie mówić, chce, żeby go świat ładnie widział, musi na siebie troszeczkę się popatrzeć, ale nawet jak takie przemówienie wygłasza, kiedyś do mnie przychodzili, bo ja prowadzę teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, takie przemówienie 5 minut mówić na oczach 200 osób, no to jest trema. No tak, ale mało tego, ja oceniam, bo on styl konwersacyjny, jasna i poprawna wymowa, ja z tego oceniam. No to poza tym to jest, musi być coś z głosu krytyki, paść przy 200 osobach, podczas gdy ktoś może mieć pierwszy raz w życiu. Jest problem, że ludzie myślą, że mówią pięknie, a nie nagrywają siebie. A poza tym psychiczny wkłada 7 butelek do delikatniutkiej takiej siatki, co jak jabłki wkładam, to muszę mieć drugą, bo mam wrażenie, że mi coś tu zaraz się urwie, że coś wypadnie. No i jemu 3 te wypadły i po prostu tyle traci, to po pierwsze, po drugie zamieszanie wokół własnej osoby i głupoty jakieś, aż takie głupoty, że to już naprawdę chyba większych głupot nie ma. Ale że tacy ludzie nie lubią siebie nagrywać. No to pierwszy dziada chce, niech się nagrywa. To mu w ogóle uwagę. Teraz jest opcja, że można siebie na telefon nagrać. Możliwości są, jest dużo. Dużo. A to wszystko to psychiczne.